gramy na maksa, czas na recenzję w końcu gry Divinity Original Sin 2, która zadebiutowała 14 września 2017 roku w pełnej wersji tylko na PC. I twórcami jest oczywiście studio Larian, belgijski zespół. Gra nie ma wydawcy, Larian Studios wydaje na razie tę grę samodzielnie. Może kiedyś w przyszłości, kiedy może doczekamy się wersji konsolowej, podejrzewam, że tak będzie, to może znajdzie się jakiś wydawca w wersji pudełkowej. Przy okazji pewnie na tego, na peceta. To całkiem możliwe, tak samo jak było w przypadku pełnej pierwszej wersji. Ale tak, czym jest Divinity Original Sin 2? Przede wszystkim to jest RPG w starym stylu, ale niech to was nie odstrasza, bo to jest moim zdaniem, jeżeli mielibyście zagrać dzisiaj, w dzisiejszych czasach w jedno takie właśnie RPG, które nawiązuje do klasyki, to powinna być właśnie ta gra, bo jest chyba z jednej strony najbardziej przystępna, ale też najbardziej rozbudowana. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale no jest po prostu pod wieloma względami idealna. Przede wszystkim ta gra, w przeciwieństwie do wielu innych prób z ostatnich lat, jak Pilarcy czy Torment, ona nie tyle odtwarza sukces tych starych tytułów, co buduje na nim. To nie jest ciężko ją porównać do jakiegokolwiek starego tytułu, tak jak się porównuje czasami do Baldur's Gate'ów czy do Planescape Tormenta, bo ta gra nie ma takiej jednej jasnej inspiracji, ona po prostu bierze to, co było najlepsze w gatunku i posuwa go dalej. To jest troszeczkę taka ewolucja tego gatunku. Tak, tak. I to jest właśnie fajne w tej grze, że tak jak mówiliśmy o Pilarsach, nawiązywaliśmy zawsze do Baldurów i tak dalej, do Dale'ów, do Tormenta, nawiązywaliśmy do Tormenta starego. Tak Divinity Original Sin broni się samodzielnie, jako samodzielna gra, chociaż jest sequelem i niby jest szóstą grą z serii w ogóle ze świata Divinity. No ale to wszystko jest nieważne, możemy podejść w ogóle na świeżo, nie grając w poprzedniej części. Szczególnie, że pierwsze Divinity Original Sin tak naprawdę dzieje się chyba z 1000 lat przed wydarzeniami z tej gry, więc bardziej opłaca się znajomość oryginału z 2004 czy 2003. I to jest taki jeden z plusów, które pomagają właśnie się wciągnąć, nawet jeżeli nie znamy tego uniwersum jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, bo o tym tylko trochę powiemy, bo ona jest pełna twistów przeróżnych i rozwoju wydarzeń zaskakujących. Zaczynamy jako tak zwany, i teraz będziemy mieć problem z polską nazwą. Ponieważ gra, to warto zaznaczyć, w związku z tym, że nie ma wydawcy, nie ma też tłumaczenia i to może być troszeczkę bariera dla ludzi, którzy mają problem z językiem angielskim. To nie jest jakiś mega skomplikowany angielski, ale jest tam bardzo dużo dialogów i jednak trzeba coś z tego języka znać. Tak, więc jest takie słówko, które nazywa się sorceress i tu chodzi o to, że source, źródło, takie źródło tajemniczej magii w tym świecie i właśnie nasza postać jest kimś takim, powiedzmy, magiem źródła, tak ich nazywajmy, to będzie prościej. I tacy właśnie magowie źródła są w tym uniwersum, no są, że tak powiem, jest na nich polowanie przez pewną grupę, bo uważani są oni za zagrożenie i są wywożeni na taką wyspę, gdzie jest więzienie dla takich ludzi. My jesteśmy jednym właśnie z takich więźniów. I tak się rozpoczyna przygoda. Tak, to source, to źródło, to jest potężna magia, która jednocześnie korzysta tak jakby z mocy zaświatów, które są połączone ze światem takich jakby demonów, tych Voidwalken, czyli obudzonych z pustki, przebudzonych z pustki, jeżeli już tak sami wymyślamy te nasze na szybko tłumaczenia, udowadniając, że praca tłumaczenia jest łatwa. I generalnie ich się izoluje nie ze względu na jakieś przesądy, tylko ze względu na realne zagrożenie. Dlatego tutaj już się pojawia taki pierwszy konflikt moralny, bo gra, jeżeli chodzi o jej nastrój, w przeciwieństwie do poprzedniej części, nie jest taka zupełnie humorystyczna, tak? Bo pierwsza część, znaczy Divinity Original Sin pierwsze, było dosyć zabawne, lekkie, z humorkiem. To był taki szyrek tak naprawdę. Tak, i to mi przeszkadzało w jedynce, że ten humor był taki troszkę czasem na siłę i on był nawet w wątku głównym, on był wszędzie i było go aż troszkę za dużo. I tu w dwójce też ten humor jest, w różnych pobocznych zadaniach, w tym jak rozmawiamy ze zwierzętami. Nawet czasami w głównych, ale jest stonowany. Tak, jest stonowany, jest idealnie dobrany moim zdaniem i właśnie klimat dzięki temu jest też o wiele lepszy. To tylko wzmacnia tak naprawdę ten humor, ponieważ teraz śmieszne momenty trafiają nas raz na jakiś czas. Zresztą, tu nie chodzi tylko o jakieś konkretne śmieszne momenty. Ten świat jest luźny pod innymi względami. Dla przykładu właśnie tutaj może już przejdziemy do tworzenia postaci. No i mamy te kilka raz, mamy ludzi, mamy jaszczury, mamy elfy, krasnoludy, no i nieumarłych dla każdej z tych ras. Dosyć klasyczny zestaw, może poza nieumarłymi. Każda rasa ma jakieś inne specjalności i dla przykładu właśnie nieumarli potrafią korzystać ze swoich kościstych palców, żeby otwierać zamki bez żadnych... Tak jest. Z wytrychów. I też jako nieumarły musimy być zasłonięci, nasze kości muszą być zasłonięte jakimś ubraniem, bo jeżeli nie, no to normalni ludzie po prostu będą panikować, niektórzy będą nas atakować i tak dalej. Z kolei na przykład elfy mogą zjadać części ciała poległych czy ofiar, żeby poznawać ich przeszłość, czy nawet ich umiejętności momentami. Ale co jest fajniejsze w tworzeniu postaci, to moim zdaniem to, że mamy przygotowanych pięciu bohaterów tak zwanych... Sześciu bohaterów tak zwanych
jakby... Origin Characters, czyli Origin Story, ze swoimi... czyli napisanych przez scenarzystów. I bardzo fajne to jest, bo na przykład w Pillarsach i w innych tego typu grach często tworzymy po prostu taką białą kartę, którą rozwijamy, tu też możemy to zrobić, ale fajne jest to, że właśnie mamy przygotowane postacie z takim backstory konkretnym i możemy sobie posłuchać trochę historii w kreatorze postaci i wybrać, która najbardziej nam się podoba i jaka ma najlepszy potencjał naszym zdaniem. Co więcej, te postaci, których nie wybierzemy, stają się później naszymi towarzyszami i poznajemy niejako ich fabułę, ponieważ fabuła tej gry rozwija się w ten sposób, że nie tylko my, ale również nasi towarzysze mają jakieś swoje zadanie. To samo, które mieliby, gdybyśmy my nimi grali. I tak naprawdę oni pobocznie, obok nas, rozwijają też swoją historię. I możemy im pomagać albo przeszkadzać w tym. To tak, szczególnie, że ostatecznie, bez zbytniego spoilowania, mamy podobny cel, a tylko jedna osoba ten cel może osiągnąć. No właśnie. Dlatego niejako nasi towarzysze stają się nie tylko naszą pomocą, ale też naszymi głównymi rywalami. Jest jakaś aura nieufności pomiędzy nami. I to jest jedno z najlepszych rozwiązań. Co więcej, podobnie jak w poprzedniej części, gdzie mogliśmy tworzyć dwie postaci i prowadzić z nimi oddzielne interakcje, dlatego mogliśmy nawet rozmawiać sami ze sobą, tak jakby budując te obydwie postaci dzięki temu. Tutaj możemy z każdą postacią, którą mamy w drużynie, rozmawiać z danymi NPC-ami. I tak na dobrą sprawę to, że wybierzemy sobie na przykład kościotrupa, to nie oznacza, że musimy nim grać cały czas. Jeżeli widzimy, że jakiś quest bardziej pasuje do krasnoluda, no to wysyłamy naszego krasnoluda, żeby on prowadził dialogi. No właśnie, ale też o fabule już nie będziemy mówić, bo to ogólnie nie ma co, bo bez spoilerów się nie będzie, więc jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to przede wszystkim początek gry jest lepszy niż widzące moim zdaniem, bo jest o wiele ciekawszy, ciekawie się rozkręca, trafiamy do tej wyspy, która jest więzieniem, tak naprawdę musimy z niej uciec, to jest nasz główny cel w tym pierwszym akcie i w prologu po części, no i eksplorujemy, trafiamy do fortu, czyli głównej części tego więzienia wyspy, ale też jest pełno zadań pobocznych od razu dostępnych. Ale ta wyspa jest wielkości niektórych gier, tak na dobrą sprawę. Tak, ale też ciekawe jest to, że nic nas nie przytłacza. Ja tak nie miałem takiego wrażenia, że to jest jakieś przytłaczające, bo te questy są takie bardzo naturalne. Nie mamy takiego poczucia, że musimy calokować, robić wszystko, bo coś tam stracimy. Często trafiamy podczas rozgrywki na różne sekrety i tak dalej, jakieś tam poboczne zadania właśnie, to jest takie wszystko... No nie ma tak, że mamy pełno ikonek na mapie i chodzimy od jednej do drugiej, to jest wszystko takie bardzo organiczne. Tak naprawdę na mapie mamy bardzo mało, ponieważ ta gra rezygnuje z różnego rodzaju strzałek, wskazówek, które pokazywały nam, by nam, gdzie mamy wykonać dane zadanie. Jeżeli jakiś NPC narysuje nam na mapie cel naszej misji, to będziemy mieli taką małą flagę, która będzie pokazywała, tutaj jest ten cel. Nie dokładnie na przykład daną osobę, którą mamy zabić, ale pokazuje, że w tej okolicy się tutaj kręci. Tak, jeżeli... I te flagi zostają już na tej mapie. I to jest nasze... Musimy poza tym korzystać z tego, co usłyszeliśmy, no i z naszego dziennika, tak na dobrą sprawę. Tak, dziennik jest trochę chaotyczny, trochę czasem trudno się w nim połapać, ale to taka drobnostka. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o zadania, to podejmujemy oczywiście wybory w trakcie różnych misji, rozmów z NPC-ami i to mi się bardzo podoba, że faktycznie te wybory nie tylko mają naprawdę znaczenie i mają swoje skutki potem w świecie, ale też możemy niektórym rzeczom zapobiegać. Na przykład jeżeli wybierzemy opcję, że wydamy tożsamość złodzieja komuś, kto chce go zabić, to w innych RPG-ach mamy takie wrażenie, no to już po wszystkim, nie? Ten koleś nie żyje, skoro go wydaliśmy. W Divinity, mimo że wydałem właśnie tożsamość kolesia, którego NPC chciał zabić, to po prostu po tej rozmowie zdążyłem pobiec do tego złodzieja i go ochronić przed zabójcą, którego ten NPC wysłał. I ta gra jest pełna takich momentów strasznie nieprzewidywalnych, świeżych i takich, które nam pokazują, że no faktycznie tak powinno być w normalnym świecie, nie? Bo ona bardzo płynnie łączy dialogi i taką część fabularną z mechaniką. Tak jest. Szczególnie, że tak naprawdę to, że jedna postać prowadzi rozmowę, nie oznacza, że cała reszta to robi. Resztą możemy wtedy sobie spokojnie chodzić po całej mapie, przygotowywać się na przykład do walki, jeżeli czujemy, że napięcie rośnie. No tak. Dodatkowo tą grę wzbogaca również to, że często, jeżeli chodzi o naszych towarzyszy, musimy wybierać to, co się tutaj stanie. Ja jeszcze dialogi. Na początku myślałem, że to będzie minus tej gry. To była moja pierwsza reakcja, ponieważ w tej grze nie mamy wypisanych dokładnych kwestii dialogowych, które nasza postać wypowie. Czyli nie mówimy jakby my w pierwszej osobie, tylko jakbyśmy czytali narrator książkę. Jakby opisywał, co mówimy, czyli zamiast opcji kupiłem ci mleko, jest opcja mówisz, że kupiłeś mu mleko. Tak, i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu na dłuższą metę bardzo szybko się do tego przyzwyczajamy i to wygląda tak, jakbyśmy my czytali książkę, ja przynajmniej I jeszcze mamy narratora. Tak jest, który też robi dobrą robotę bardzo. I jak teraz było dużo tych gier typu Pillarsy czy Torment, w których czytania było mnóstwo. Wiadomo, tak kiedyś też się czytało, ale czasami było to troszeczkę zatrzymywało tempo gry, tak? Natomiast tutaj tempo się nie zatrzymuje, mamy dobrego narratora, który nam szybko, ładnie to przeczyta, buduje klimat. No i co? Tak, wracając jeszcze do dialogów.
Tych linii jest dużo więcej, niż by się wydawało na początku. Na sam początek widzimy, hej, możemy porozmawiać z każdym człowiekiem, różnymi postaciami, więc na przykład elfem możemy pogadać, mamy specjalną opcję mówiącą nam, hej, jesteśmy elfem, mamy wiedzę o elfach, możemy coś tam więcej na ten temat powiedzieć. Ale pojawiają się dodatkowe opcje, możemy rozmawiać ze zwierzętami, mając odpowiedniego perka. Możemy również rozmawiać z większością martwych postaci po zabiciu ich, w związku z czym tak na dobrą sprawę linii dialogowych jest tam mnóstwo i nie pozwala jednocześnie tej grze być poznaną w całości za pierwszym przejściem, tak na dobrą sprawę. Tak, i to na pewno się niektórym spodoba, ale też jeżeli nie rozmawiamy i robimy różne zadania, to często też walczymy, bo walka to jest bardzo, bardzo ważny element tej gry. To nie jest gra, którą przejdziemy jak Tormenta nowego, zupełnie bez walki. I ta walka jest naprawdę świetnie zrealizowana. To jest to, co było w pierwszej części, czyli walka w turach, mamy punkty akcji, możemy robić ileś tam konkretnych rzeczy, w zależności od tego, ile tych punktów akcji mamy. Ale przede wszystkim system klasy jest teraz o wiele lepszy, bo możemy łączyć różne umiejętności. Też mogliśmy w dwójce, tak, ale teraz jest mniej, to lepiej tak, naturalnie. Tak powiem. No. I więc możemy sobie bardzo fajne kombinacje różnych umiejętności wykorzystywać i powraca ten element, że na przykład razimy piorunem kałuże wody i to razi wrogów. Jest tego, tych kombinacji żywiołów... Odparowujemy tą kałużę i robimy chmurę. Kombinacji naszych umiejętności z różnymi żywiołami jest jeszcze więcej niż w pierwszej części. Jeszcze można bardziej szalone rzeczy robić na tym polubicy, na przykład wrzucać komuś telekinezą skrzynki na głowy. Tak, wypełnione sprzętem, który zbieramy po drodze. I naprawdę można zbudować normalny build, który w ten sposób działa. Co więcej, AI jest naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o bitwy, bo rozumie takie rzeczy jak to, że nieumarli są leczeni trucizną, a i dlatego również można ich zaatakować zaklęciem. Czarami leczącymi, leczącym, tak. Więc to... NPC ogólnie są, wydaje mi się, bardzo tacy też... te walki są trudne, no, nawet na normalnym poziomie trudności, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie jesteśmy bardzo hardkorowymi fanami takich gier, to będziemy mieć spore trudności nawet na normalu. Nie ma wstydu w zagraniu w story mode w tej grze, bo i on potrafi rzucić wyzwanie, a dzięki niemu nauczymy się troszeczkę i możemy później przełączyć się na lepszy, na jakiś wyższy poziom trudności. Natomiast jeszcze chciałbym o muzyce chwilkę, ponieważ wydaje mi się, że już dawno nie słyszałem tytułu, w którym muzyka wywoływałaby u mnie tak dobre, pozytywne emocje, bo ta gra, ona, jak już mówiliśmy, ona nie jest jakaś mroczna i ponura strasznie, nie jest tak wesoła jak pierwsza część, ale na pewno ma ten przyjemny, lekki, prawie sielankowy klimat i muzyka nam rewelacyjnie w tym pomaga. Naprawdę bardzo rzadko w tego typu grach jakoś muzyka zostawia u mnie jakieś wspomnienia takie mocne. Pamiętam, że w Wiedźminie bardzo podobał mi się soundtrack i to ze mną długo się działo, ale no jakiś Torment czy Pilarcy niekoniecznie. Natomiast tutaj, jak słyszycie, no muzyka naprawdę robi robotę, świetnie ilustruje naszą przygodę. Czujemy cały czas, że jesteśmy w takiej jakiejś wielkiej, niesamowitej przygody, ale jednocześnie to nie jest jakaś niesamowicie epicka muzyka, która ciągle nas przytłacza taką wielkością tego, co przed nami stoi, tak? To prawda. I teraz też, bo zastanawiam się, o czym nie powiemy, bo na pewno nie powiemy o wszystkim, ale chyba o najważniejszych elementach... Można jeszcze wspomnieć chyba o tym trybie, w który grałeś w ogóle w... Tak, to, ale to, no o tym warto szybko wspomnieć, że poza tą normalną, świetną, bardzo długą, na kilkadziesiąt dobrych godzin, 60 czy 70 godzin kampanią, mamy też tryb Dungeon Master, czy Dungeon Mode, który jest tak naprawdę RPG-iem papierowym, który sobie... Mamy mistrza gry, jeden gracz jest mistrzem gry właśnie, inni mogą w tym dungeonie tworzonym przez niego rozgrywać swoją własną przygodę stworzoną od podstaw. I w ten sposób tak naprawdę w miarę tego, jak będą powstawać się różne tego typu przygody, żywot tej gry może być przedłużony naprawdę prawie w nieskończoność. Tak jest. I mamy też kooperację. Również dla czterech graczy nawet. Dla dwóch na split screenie, więc powraca to z jedynki, możemy sobie przejść ze znajomymi całą kampanię. Może jeden gracz może sobie walczyć, drugi w tym momencie może być na drugim końcu wyspy, rozmawiać. Przy czym nie polecamy przechodzenia takiej kampanii z przypadkowymi ludźmi w internecie, bo ta gra wymaga wielkiej kooperacji, jak już mówiliśmy, nie trzyma za rączkę. To jest jednak mimo wszystko bardzo... jeżeli chodzi o walkę, hardkorowy RPG. Tak, więc przejdźmy do podsumowania. Jeżeli o czymś zapomnimy, to niestety, ale to jest tak ogromna gra. Ale jest też świetną grą. Moim zdaniem to jest, jak dla mnie, bez wątpienia za Zeldą. Wybacz, ale dla mnie Zelda cały czas rządzi. Naprawdę gra roku i jestem bardzo... nie jestem zaskoczony, bo wiedziałem, że to będzie dobra gra, ale jest o tyle lepsza od jedynki, która mnie trochę rozczarowała i odrzuciła po jakimś czasie. Podoba mi się bardziej historia, scenariusz, postacie, tworzenie postaci, tworzenie klas, to jak walczymy, interakcje z otoczeniem, to co możemy robić podczas walki i poza walką, odkrywanie sekretów różnych jest takie bardzo naturalne i nie na siłę. I to wszystko jest po prostu doskonałe. Jedyna drobna wada dla mnie to jest tylko mój taki osobisty, no ja po prostu nie lubię, kiedy walki się zbyt długo rozciągają i przedłużają się, a na normalu grałem dużo i jakby na tym etapie, na tym poziomie walki potrafią trwać jak na mój gust troszeczkę za długo i to jest drobnym problemem, ale na pewno nie będzie to problemem dla wszystkich. Dla mnie Divinity Original Sin 2 to jest bardzo, bardzo mocne, 9, nawet 9,5.
No mnie mimo wszystko ta historia takiego jakby studia Kopciuszka, który z tego bankructwa i zatrudnienia czterech osób wyszedł do tego, że tworzy grę, która sprzedała się w pierwszym tygodniu lepiej niż jakikolwiek inny... Pierwsza część przez pół roku chyba. Przez cały ten. Pierwsza część 500 tysięcy sprzedała się łącznie, tam 600 chyba. Natomiast tutaj 500 tysięcy po pierwszym tygodniu. I mam nadzieję, że to jest historia podobna do CD Projekt Red, że czeka nas teraz Wiedźmin 3 wśród Larianów. I dlatego ode mnie, mimo wszystko uważam, że to jest w tym momencie najlepsza gra, jaka wyszła w tym roku. Czyli? Dycha. 10/10, więc mamy teraz problem. 9,75. A precedens w zeszłym tygodniu przy recenzji Warhammera udowodnił, że 9,75... Że zawyżamy do góry, a więc Divinity Original Sin 2 odgramy na maksa 10/10.